To będzie rekordowy budżet w dziejach radomskiego samorządu, zapowiada prezydent Radosław Witkowski, pytany o kształt budżetu Radomia na 2020 rok. 150 osób zostało ewakuowanych z Powiatowego Urzędu Pracy na skutek dużego zadymienia, które pojawiło się w budynku. Nadal nie wiadomo, czy w Radomiu powstanie drugi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Dobrze, kłaniam się Państwu w czwartek, 14 listopada i zapraszam na informacje telewizji Dami. To będzie rekordowy budżet w dziejach radomskiego samorządu, zapowiada prezydent Radosław Witkowski, pytany w porannej rozmowie Radia Rekord i telewizji Dami o kształt budżetu Radomia na 2020 rok. Projekt przyszłorocznego budżetu miasta ma trafić do Biura Rady Miejskiej 15 listopada. Budżet Radomia rośnie, to nie ulega wątpliwości. Budżet na rok 2019 to w porównaniu z rokiem 2018 wzrost dochodów o 117 milionów złotych, a wydatków o ponad 150 milionów. Deficyt zaplanowano na ponad 88 milionów złotych. Budżet miasta na 2020 rok będzie jeszcze większy. To jest budżet absolutnie rekordowy, jeśli chodzi o historię radomskiego samorządu. 1 400 000 000 złotych dochodów. 1 500 000 000 wydatków. Na inwestycje zaplanowano w budżecie na 2019 rok blisko 244 miliony złotych. Na rok 2020 ta kwota będzie nieco niższa. 235 milionów złotych. To będą realne, twarde, sztywne inwestycje zapisane w tym budżecie. Wśród najważniejszych inwestycji, podobnie jak w tym roku, znalazła się przebudowa Alei Wojska Polskiego. Wrzesień 2020 to koniec realizacji Alei Wojska Polskiego. Kolejne odcinki trasy NS zapisane w budżecie na rok 2020. Projekt przyszłorocznego budżetu miasta ma trafić do Biura Rady Miejskiej 15 listopada. 150 osób zostało ewakuowanych z Powiatowego Urzędu Pracy na skutek dużego zadymienia, które pojawiło się w budynku. Sprawcą całego zamieszania był uszkodzony wentylator. Straż pożarna zgłoszenie otrzymała dziś o godzinie 13.20. Po przybyciu na miejsce okazało się, że uszkodzony wentylator w pomieszczeniach piwnicznych spowodował bardzo duże zadymienie. Ewakuowanych było w sumie 150 osób, pracowników i interesantów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W akcji brało udział 6 zastępów Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Nadal nie wiadomo, czy w Radomiu powstanie drugi punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zamieszanie wokół budowy drugiego w mieście Pszoku trwa już kilka miesięcy. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla południowej części Radomia miał pierwotnie powstać przy ulicy Wjazdowej, na działce pomiędzy bazą MPK a linią kolejową. Na tę lokalizację nie zgodzili się mieszkańcy dzielnic Żakowice i Południe, bojąc się, że Pszok będzie dla nich niebezpieczny. W tym przekonaniu utwierdzali ich m.in. radni parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Magistrat po protestach zaproponował drugą lokalizację na terenie przy ulicy Żelaznej. Zorganizował w tej sprawie konsultacje. Zaproponowaliśmy drugą lokalizację i w konsultacjach została ona zaopiniowana negatywnie. Mieszkańcy Radomia może i chcieliby budowy drugiego Pszoku, ale najlepiej poza granicami miasta. Niestety obawiam się, że jakąkolwiek lokalizację dzisiaj w mieście byśmy wskazali, to zawsze gdzieś ktoś mieszka i zawsze ktoś powie nie, a niestety z tych konsultacji wiemy, że jakby większość mieszkańców Radomia nie jest zainteresowana lokalizacją Pszoku. Ta konkretna lokalizacja dotyczy i budzi emocje tylko wśród tych mieszkańców, którzy bezpośrednio obok tego Pszoku mają mieszkać. To, że drugi Pszok w mieście jest potrzebny, pokazują przepełnione odpadami osiedlowe śmietniki. Takie obrazki można spotkać praktycznie na każdym osiedlu w Radomiu. W Pszok nieodpłatnie przyjmowane są wyselekcjonowane odpady pochodzące z gospodarstw domowych, m.in. odpady wielkogabarytowe, np. meble, sprzęt RTV i AGD, zużyte opony, odpady budowlane, papier, szkło i tworzywa sztuczne. Ilu radnych będziemy wybierać w Radomiu w 2023 roku? Wszystko zależy od tego, ilu mieszkańców liczyć będzie nasze miasto. Jeżeli Radom będzie miał mniej niż 200 tysięcy mieszkańców, to w 2023 roku wybierać będziemy nie 28, a 25 radnych.
Przepisy mówią jasno. W gminach do 20 tysięcy mieszkańców wybieranych jest 15 radnych. W gminach do 50 tysięcy rada składa się z 21 radnych, a w gminach do 100 tysięcy z 23. W gminach do 200 tysięcy mieszkańców w Radzie Miejskiej zasiada 25 radnych. Ta liczba rośnie o 3 radnych na każde dalsze rozpoczęte 100 tysięcy. Radomska Rada Miejska liczy obecnie 28 radnych, bo w Radomiu przed wyborami w 2018 roku zameldowanych było ponad 200 tysięcy mieszkańców. Teraz Radom liczy ponad 197 tysięcy, a to oznacza, że jeżeli przepisy się nie zmienią, to w 2023 roku wybierać będziemy nie 28, a 25 radnych, ale to za 4 lata. Tymczasem obecni radni już powoli przymierzają się do przeprowadzki do odnowionego ratusza. Trwają ostatnie prace wykończeniowe i instalacyjne w przyszłej sali obrad. Kazimierz Woźniak, radny niezależny, zwraca uwagę jednak na małą powierzchnię nowej sali. Faktycznie ta sala jest nieduża, dodatkowe słupy. To wszystko jest zagęszczone i to mocno zagęszczone. Czyli mówią, że to będzie sprzyjało lepszej integracji rady. Nie wiem jak integracja, ale każdy hałas na tej sali będzie powodował, że będzie nawzajem zagłuszanie się. Jest za malutka trochę ta sala. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj pola manewru nie było żadnego, dlatego że my bazowaliśmy na bazie ratusza, który powstał set lat temu. Tak jest. Tutaj historyczne miejsce, nie ma pola manewru. W związku z tym sala jest tej wielkości, ale pozytywnie jestem zaskoczony, dość ładnie wykończony ten budynek. Oczywiście jest tam trochę takich drobnych usterek, ale naprawdę nieźle to wyszło, że tak powiem, wykonawcy. Według zapowiedzi najbliższa sesja zwykła Rady Miejskiej zaplanowana na 25 listopada ma się już odbyć w ratuszu. Michał Wójcicki, pracownik Radomskiej Grupy Mediowej, otrzymał nagrodę Ikara podczas 13. edycji Festiwalu Filmowego w Gnieźnie. Michał Ikara odebrał za animację Świadomość Lalki. Pierwsza edycja festiwalu filmowego Ofeliada odbyła się w 2007 roku. Od tego czasu festiwal popularyzuje dorobek młodej polskiej kinematografii ofowej oraz promuje szeroko rozumianą kulturę niezależną. W ubiegłym tygodniu odbyła się 13. edycja Ofeliady. Jednym z debiutantów festiwalu w Gnieźnie był Michał Wójcicki z Radomia, autor filmu Świadomość Lalki. Animacja Świadomość Lalki powstawała przez blisko 2 lata. To ponad 3000 rysunków wykonanych ręcznie, zeskanowanych, pokolorowanych na komputerze. Powstawała tak długo, ponieważ jednak pracowałem nad nią sam, jeśli chodzi o aspekty techniczne. Oczywiście dostałem gotowy scenariusz stworzony przez Agnieszkę, a następnie no, też musiałem się liczyć z korektami promotora i wszelkimi jakimiś poprawkami. Film Świadomość Lalki otrzymał nagrodę Ikara dla najlepszego filmu fantasy i science fiction Gnieźnieńskiego Festiwalu. Film opowiada o tytułowej świadomości w sposób dwojaki, zarówno symbolicznie o duszy sprowadzonej do świata rzeczywistego, o przełamaniu strefy sakrum i profanum, jak również w sensie bardzo dosłownym o świadomości tytułowej lalki, o świadomości głównego bohatera, który boryka się z samotnością, z odrzuceniem przez świat i z własnym geniuszem i o wszelkich konsekwencjach, które z tego wynikają. Nagroda Ikara przyznawana jest przez Klub Fantasmagoria Gniezno. Organizatorami festiwalu Ofeliada są Stowarzyszenie Oślaławka we współpracy z Urzędem Miejskim oraz Miejskim Ośrodkiem Kultury w Gnieźnie. Michał Wójcicki na co dzień jest pracownikiem Radomskiej Grupy Mediowej. Film Świadomość Lalki to artystyczna część pracy magisterskiej Michała, powstałej na Wydziale Sztuki Radomskiego Uniwersytetu. Michał, w imieniu całego zespołu redakcyjnego Radomskiej Grupy Mediowej serdeczne gratulacje. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport, pogoda. Zapraszam, a już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.